W zadaniu 13 mowa jest o dwóch liczbach, o liczbie A oraz o liczbie B. No i spójrzmy, najpierw mamy podaną trzycyfrową liczbę A, czyli patrzymy sobie na tą stronę. Wiemy, że cyfra dziesiątek jest równa 5, no i sobie zapisałam, 5 to cyfra dziesiątek, czyli jeżeli mamy jakąś liczbę trzycyfrową, to mamy jeszcze cyfrę setek, cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności. Czyli znamy cyfrę dziesiątek, natomiast nie znamy cyfry jedności tej liczby i nie znamy cyfry setek tej liczby. I żebyście to dobrze zrozumieli, jeżeli mamy jakąkolwiek liczbę trzycyfrową, niech to będzie liczba na przykład 256, to tą liczbę możemy zapisać w ten sposób. To będzie nasza cyfra setek, później dodać, mamy 5 razy 10, czyli 50, tak? Czyli to będzie cyfra dziesiątek plus 6 razy 1, bo to jest nasza cyfra jedności. Czyli my w ten sam sposób zapiszemy sobie tą naszą liczbę A. Bo liczba A ma cyfrę setek na początek, równą Y, czyli zapiszemy to jako Y razy 100, dodać. Później mamy cyfrę dziesiątek, którą mnożymy przez 10, czyli mamy 5 razy 10. No i dodać, cyfrą jedności będzie x, no bo tego nie znamy, czyli zapiszmy, że mamy x razy 1. Zatem mamy tak, y razy 100 to będzie 100y, dodać 5 razy 10, 50 i dodać x razy 1 to będzie x i to jest nasza liczba A. Natomiast jeżeli spojrzycie sobie na liczbę B, to będzie to liczba dwucyfrowa. Dlaczego? Ponieważ usuwamy tą cyfrę dziesiątek, czyli gdybyśmy mieli to 256, to my sobie to usuwamy i dzięki temu otrzymamy 26. Czyli x to będzie u nas cyfra jedności liczby B, a y to będzie cyfra dziesiątek liczby B. Czyli na przykład liczbę 26 możemy zapisać jako 2 razy 10, dodać 6 razy 1. To jest cyfra dziesiątek, pomnożymy przez 10, to jest cyfra jedności, którą tutaj pomnożyliśmy przez 1 i dzięki temu, zobaczcie, otrzymamy 26. My wiemy, że cyfrą dziesiątek liczby B jest Y, czyli tak, nasz Y pomnożymy przez 10, skoro to jest cyfra dziesiątek, no i dodać x mnożymy przez 1, skoro to będzie cyfra jedności, czyli liczba B to będzie y razy 10, 10y plus x razy 1, czyli dodać x. No i patrzymy dalej. Wiemy, że różnica liczb A i B wynosi 320, czyli możemy zapisać, że A odjąć B równa się 320, natomiast suma tych liczb, czyli A plus B, wynosi 388. No i z tego otrzymamy układ równań. Czyli musimy sobie po prostu podstawić. W miejsce A podstawię tą liczbę, którą tutaj mamy. Czyli zapiszmy, że mamy 100y plus 50 plus x. Minus nam zmieni znaki. Możemy od razu zmienić, czyli będzie odjąć 10y, odjąć x. I to będzie równe 320. Następnie mamy dodawanie, czyli A to będzie 100y plus 50 plus x, plus nam znaków nie zmienia, czyli mamy dodać 10y, dodać x, no i to będzie równe 388. No i zobaczcie, że mamy już tutaj przygotowane dwa równania. Czyli redukujemy najpierw te wyrazy podobne, czyli tak, mamy x odjąć x to będzie 0, natomiast y, 10 odjąć, 100 odjąć 10 to będzie 90y, równa się 320 odjąć 50 to będzie 270. No a tutaj mamy tak, x plus x to 2x, 100 plus 10 to będzie 110y, równa się 388 odjąć 50, czyli 338. Jeżeli podzielimy obie strony przez 90, to już tutaj wyznaczymy sobie y, czyli y jest równy 3, tak? 270 na 90 to właśnie trójeczka. No
No i teraz możemy w miejsce Y tutaj podstawić sobie 3. Mamy zatem 2x, na pewno dodać 110 razy 3 to będzie 330, równa się 338. Zatem Y jest równy 3, a tutaj mamy 2x, to będzie 338 odjąć 330, czyli 8. No i jeszcze obie strony musimy podzielić przez 2, czyli Y jest równy 3, natomiast X jest równy 4. I nas pytają, jakie to będą liczby. Czyli spójrzmy, podstawiamy sobie, jeżeli chodzi o liczbę A, w miejsce Y, zobaczmy, podstawimy 3, czyli mamy tak, 100 razy Y, to będzie 100 razy 3, czyli 300, dodać 50, no i dodać X, no to zobaczmy, X jest równy 4, czyli to oznacza, że nasza liczba A to 354. Liczba B to będzie 10 razy Y. Y jest równy 3, czyli mamy 10 razy 3, 30, plus X był równy 4, czyli nasza liczba B to 34. Oczywiście możemy sobie sprawdzić, czy różnica tych liczb to 320. No 354 odjąć 34 to nam się zgadza. Teraz sumę 354 plus 34, faktycznie otrzymamy 388. No i liczba A jest liczbą trzycyfrową, liczba B jest dwucyfrową, czyli to nam także zgadza się z treścią zadania.